Dawid jest naszym pacjentem od dłuższego czasu. Korzysta z dwóch form neurorehabilitacji u nas z wykorzystaniem robotów. Korzystał z Robogate'a i z egzoszkieletu. Powiedz nam może, z której formy bardziej lepiej korzystałeś, czułeś jakieś lepsze efekty i powiedz nam może też, co daje ci rehabilitacja z wykorzystaniem tych robotów. Dobrze, to ja może się przedstawię. Mam na imię Dawid. Choruję na MPD, czyli dziecięce porażenie mózgowe. Co mi daje to wszystko? No, ogólnie zacznijmy od sprzętu. Jeżeli chodzi o egzoszkielet, to jest mi lepiej o tyle, że mogę się przemieszczać w czasie rzeczywistym, tak? A jeżeli chodzi o robotę, to on stoi w miejscu i tak się nudno wchodzi, a w egzoszkielecie jednak może się przemieszczać, z kimś porozmawiać na korytarzach. No i myślę, że to jest to, nie? To jest to różnica. Myślę też, że egzoszkielet dał ci szansę na udział w biegu. Tutaj masz koszulkę z UX for Life w Poznaniu. Byliśmy w majówkę. Nie wiem, czy Państwo widzieli w wiadomościach. Też była to bardzo szeroko promowana akcja. Powiedz, jakie odczucia, czy pamiętasz dystans, jaki przeszedłeś? Ja pamiętam, że musiałam biec za tobą. Także to było naprawdę daleko. Tak, to było ponad kilometr. Około kilometr. Bartek wie bardziej, bo on tam tym steruje, ja tam sobie tylko idę. Powiedz, kto ci gonił. Gonił mnie ogólnie Adam Małysz. Gdzie było to naprawdę niesamowite przeżycie. Gdzie jeszcze dopingował mnie, jak przyjeżdżał koło nas, także naprawdę fajna akcja. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziesz brał z nami udział. Jeżeli będzie mieć więcej egzoszkieletów, zapraszamy kolejne osoby chętne. Dziękujemy, Dawid, że tutaj dzisiaj jesteś z nami, że mogliśmy zaprezentować i poznać twoją opinię, która jest dla nas bardzo ważna. Teraz też widzimy może wszyscy, że te sprzęty no, dają dużą radość i nowe możliwości dla pacjentów. Pozwalają w niezwykły sposób wrócić do wyższej formy jakby też percepcji, odbierania świata. Możemy też właśnie dzięki takim akcjom brać udział w biegu ogólnoświatowym. Także dziękujemy, Dawid, że jesteś z nami.